Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie, w kolejnym wywiadzie o sytuacji bieżącej politycznej. Odpowiemy na pytanie dzisiaj, które sobie chyba wszyscy zadają, czy nie tylko o to, czy norki obalą Kaczyńskiego, chociaż już parokrotnie udzielałem odpowiedzi, że to wcale nie o norki chodzi, ale no, norki, ta ustawa piątka dla zwierząt spowodowała przesilenie w koalicji rządowej, taki bardzo widoczny kryzys i wszyscy zastanawiamy się, jak to się skończy. I o to zapytam mojego dzisiejszego gościa, wieloletniego europarlamentarzystę, profesora Mirosława Piotrowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich nas oglądających. Pan redaktor pyta na początku, czy norki obalą rząd Jarosława Kaczyńskiego. Otóż nie, sam Jarosław Kaczyński może obalić ten rząd, a norki są wyłącznie pretekstem. Aby zrozumieć to, co dzieje się obecnie, na obecnej scenie politycznej, a konkretnie w tak zwanej zjednoczonej prawicy, która nie jest ani zjednoczona, ani prawicowa, trzeba cofnąć się jakieś 6 lat wstecz, nawet troszeczkę więcej, 7 lat wstecz, kiedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska i pan Jarosław Kaczyński nawiązał kontakt z jednym z doradców Donalda Tuska, czyli Mateuszem Morawieckim, i zorganizowano w wygłuszonym pomieszczeniu, tak aby nie można było nagrywać, rozmowę, w wyniku której pan Mateusz Morawiecki zdecydował się przejść do obozu dobrej zmiany i firmować tak zwaną zjednoczoną prawicę. Jeśli idzie o tę rozmowę i cały anturaż, to wiem bezpośrednio do osoby, która organizowała i wygłuszała to pomieszczenie. I wówczas umówiono się, że pan Mateusz Morawiecki no, nie tylko zaangażuje się w działania określone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale że stanie się to, co się stanie. Czyli najpierw pozyska się prawicowy elektorat pod hasłami prawicowymi, tymi, które ja głosiłem przez wiele lat. Wzięto niemal wszystkie postulaty z moich felietonów głoszonych z Brukseli, ze Strasburga. Stworzono rząd pani premier Beaty Szydło, gdzie ministrami zostali świętej pamięci już profesor Jan Szyszko, Antoni Macierewicz czy Waszczykowski. Przez 2 lata ten rząd trwał, a pan Mateusz Morawiecki był wicepremierem. No i później dokonano zwrotu przez rufę, czyli wyrzucono tych polityków, których wspomniałem, a na czele rządu stanął Mateusz Morawiecki i w umowie, o ile wiem, i pewnie każdy może się domyślać, że jeśli szef jednego z największych banków w Polsce rezygnuje ze swojej pracy i swoich apanaży, dużych apanaży, i przechodzi na mniejsze apanaże, no to za tym kryją się jakieś inne cele. Jeśli chodzi o apanażach, to oficjalnie przecież podawano, że pan Mateusz Morawiecki zarabiał jako prezes 200 tysięcy złotych miesięcznie i przeszedł na pensję około 9 tysięcy złotych w Sejmie, czyli jako wicepremier, czyli 20 razy mniejszą. To tak dla zobrazowania, jeśli ktoś zarabia 4 tysiące złotych i nagle przechodzi na pensję 200 złotych, no to miesięcznie to należy się zastanawiać, co jest w tle, tak? Jak on sobie to odbierze. No i właśnie z pewnością w tym porozumieniu długofalowym była funkcja pana Mateusza Morawieckiego premiera i też jako następcy Jarosława Kaczyńskiego, za chwilę ma być wiceprezesem PiSu, a wielu obawia się także Zbigniew Ziobro, że za chwilę będzie prezesem PiSu i przejmie całą tą formację i będzie rozdającym w tak zwanej zjednoczonej prawicy. No więc tego się obawiają przede wszystkim ci ludzie i stąd też całe zamieszanie na scenie politycznej. Zbigniew Ziobro był wypchnięty z tej formacji, to znaczy został wykluczony, bo o tym też się zapomina, że został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, a jak został wyrzucony, to premier Jarosław Kaczyński nawoływał Zbyszku Wróć, no to konferencję zwołał Zbigniew Ziobro na ulicach Warszawy i krzyczał: Jarku, wróć, chcę wrócić i tak dalej. Odłączano mu tam mikrofony. I ta swoista batalia trwa od wielu lat i wszedł z powrotem Zbigniew Ziobro do obozu Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Solidarna Polska,
ale nie startował sam, tylko z list PiS-u. Wprowadził swoich ludzi dość dużo i zaczął prowadzić własną politykę. W ramach oczywiście Zjednoczonej Prawicy, ale jest to polityk moim zdaniem ideowy, bo go znam, i bardzo sprawny też organizacyjnie. I teraz okazuje się, że on zagospodarowuje prawą stronę w PiS-ie i nie podporządkowuje się. A w Prawie i Sprawiedliwości jest jedna zasada. Może zacznę odwrotnie. Nie ma tak, ale, tylko każdy mówi tak jest, ja wolę. Herr General, tak jest, panie prezesie. Więc jeśli Zbigniew Ziobro mówi tak, ale, że on chce współdziałać razem, ale nie godzi się na norki, na tę ustawę, o którą mówi pan redaktor. Jeśli on mówi, że chce współdziałać tak, ale chce wypowiedzenia konwencji stambulskiej i mówi premierowi Morawieckiemu, że źle zachował się podczas Rady Europejskiej i tak dalej, to jest to po prostu nie do zaakceptowania. I w ubiegłym tygodniu uzyskałem informację, że pan prezes Jarosław Kaczyński wrzucił tę ustawę futerkową jako pretekst, żeby doprowadzić do nowych wyborów i jednocześnie przekazał informację, że zanim te wybory się odbędą, to będzie dymisja Zbigniewa Ziobry i że naznaczył już jego następcę i jest to Przemysław Czarnek. I myślę, że to podziałało na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego wstrząsająco, więc ma do wyboru albo mówić tak jest, albo czekają nas nowe wybory. No, ja dlatego też chciałem ten wywiad z panem profesorem przeprowadzić, bo jak sięgam do czasów, kiedy PiS był w opozycji, do tych 8 lat, 2007-15, to lwia część, powiedzmy, schizm z obozu PiS-u rodziła się nie w kraju, rodziła się właśnie w Brukseli. No, najczęściej schizm właśnie na zasadzie wypchnięcia ludzi oczywiście z tej partii, obwinienia ich winą za jakieś tam niepowodzenia, no, za które winę ponosi też w mniejszym lub większym stopniu Jarosław Kaczyński, więc pan zna zresztą przecież też i Zbigniewa Ziobrę z Europarlamentu. Tu różne są teraz takie wrzutki medialne, różne jakby warunki dalszego trwania koalicji są wypuszczane, potem są dementowane, o różnych rzeczach się mówi, czy to o tym postulacie, żeby Solidarna Polska, czyli Zbigniew Ziobro i jego ekipa z Ministerstwa Sprawiedliwości zatrzymała tą swoją krucjatę anty-LGBT, czy to się mówi o żądaniu dymisji prokuratora Święczkowskiego, no różne rzeczy. Ale chyba tu najważniejsze by było pytanie, czy jest jakaś inna droga powrotu do stabilności powiedzmy obozu władzy niż kanossa Zbigniewa Ziobry? No i łączy się z tym też ta kwestia, czy naprawdę Jarosław Kaczyński jest aż tak zdeterminowany na nowe wybory, bo pamiętamy też, ci, którzy powiedzmy mają dobrą pamięć polityczną, czyli lepszą niż 90% Polaków, czym się skończyły wybory wcześniejsze roku 2007, czyli przejściem władzy w ręce Donalda Tuska. Nawiązanie do tego, co przed chwilą powiedziałem i o tym scenariuszu, że ustawa futerkowa jest tylko pretekstem, to jednocześnie z bardzo wiarygodnych źródeł uzyskałem informację, że ten pretekst jest po to, aby przeprowadzić nowe wybory i jednocześnie prezes PiS-u zdaje sobie sprawę, że tych wyborów może nie wygrać. W związku z tym kładzie na szale całkiem świadomie to oddanie władzy. I o ile nie ma wątpliwości co do roli tej ustawy futerkowej, która jest dziurawa i skrojona w wielu miejscach absurdalnie i to celowo po to, aby wciągnąć w pułapkę posłów PiS-u i nie tylko, aby zagłosowali przeciw i aby doprowadzić do tegoż rozwiązania. Czy tak się stanie, zobaczymy, ale z pewnością nie idzie tu przede wszystkim albo tylko o jakieś poniżenie czy też dewaluowanie pozycji ministra sprawiedliwości. Jeśli prezes PiS-u obchodzi się z ministrem sprawiedliwości w ten sposób, że gra kunktatorsko, najpierw zapowiada, że w ogóle
wyrzuci go z rządu, rozpisze nowe wybory, ma następcę, potem robi zebranie na Nowogrodzkiej działaczy PiS-u, później znowu rozmawia, potem nowe spotkanie, to ja to odczytuję tylko w jeden sposób, że decyzję prezes już podjął. Jest tylko kwestia, w jaki sposób zneutralizować ministra sprawiedliwości, który dysponuje ogromną wiedzą jako dwukrotny minister już i dwukrotny prokurator generalny. I to wiedzą nie tylko na okoliczność niecnych zachowań przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ale miał też wgląd w akta wielu spraw, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości biegający gdzieś wokół prezesa PiS również zachowywali się według tych informacji zawartych w aktach śledczych, no niechlubnie, tak? Czyli są informacje o pobieraniu przez nich niesłusznych apanaży, nawet łapówek, które wchodziły przynajmniej kiedyś na poziom miliona złotych i więcej. I wystarczy wskazać te źródła, albo też toczą się śledztwa przeciwko niektórym, chociażby jednemu europosłowi w polskiej prokuraturze. Jakby tak rozpisano wybory i pokazano, co w tych aktach jest, nad którymi pochyla się sąd czy prokurator w Polsce, i pokazać kilka osób, no to pan minister sprawiedliwości samym wskazaniem na źródło, czy pokazaniem spraw oczywistych, sądowych, ale nieznanych opinii publicznej, jest w stanie zbić poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości o minimum 5, 10 czy 15%. Stąd też prezes PiS musi się liczyć, że drastycznie odsuwając ministra Ziobro na przykład ze stanowiska i usuwając ludzi z nich związanych, no może spodziewać się reperkusji, ale według starego porzekadła złapał Tatar Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, więc obaj politycy się szachują, no i mamy ten spektakl, który mamy, ale tak naprawdę to emocjonujemy się walką, tak jak dawniej PZPR, ZSL i SD, czyli czy też frakcjami w łonie PZPR-u, a nie zwracamy uwagi na rzeczy najważniejsze, czyli na polski budżet, na likwidację całego sektora górniczego, tak, na godzenie się na wszystko, bo ta formacja PiS-u godzi się na gender. No generalnie i mówiłem wielokrotnie, że oszukują ludzi, bo w kraju udają, że walczą z tak zwaną ideologią gender, a na płaszczyźnie europejskiej zgodzili się na wszystko, głosując na panią von der Leyen. Bo jeśli można taką dygresję tutaj zawrzeć, to no proszę zwrócić uwagę, że rozdzierają oni teraz szaty, że pani von der Leyen jest przeciwna strefom wolnym od LGBT, że ona lansuje tę ideologię, że to, tamto i owamto. Ale pani von der Leyen jest konsekwentna. Nikt nie może mieć do niej pretensji. Ona jako minister obrony narodowej, minister obrony Niemiec, wprowadzała gender w wojsku. Ona, gdy starała się o głosy europosłów, przyszła do Europarlamentu i powiedziała, że jej pierwszym sztandarowym punktem będzie European Gender Strategy, europejska strategia gender. I ona po prostu to realizuje. A wszyscy posłowie Zjednoczonej Prawicy na nią zagłosowali. No to czego oni od niej chcą, tak? Ona zachowała się fair. Oni mają problem, bo oni głosują na gender w Brukseli i Strasburgu, a w Polsce mówią, że są przeciw gender. No i to jest ich niestety problem. To jakby współgra z tym, co mi powiedział wczoraj w wywiadzie poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj, kiedy go się spytałem, czy na Wiejskiej rzeczywiście słychać te odgłosy trzasków w koalicji rządowej. On odpowiedział, że w Zjednoczonej Prawicy to, co przede wszystkim trzeszczy, to jest hipokryzja. I tą hipokryzję chyba najlepiej wyraził pan poseł Suski, mówiąc, że piątka dla zwierząt to jest element formacji duchowej PiS-u i dlatego będzie tu dyscyplina klubowa. A nie było takiej dyscypliny w wielu sprawach ideologicznych, chociażby w sprawie aborcji, chociaż teraz okazuje się, że ma za miesiąc się nad sprawą aborcji eugenicznej pochylić Trybunał Konstytucyjny. Wydaje się, że to jest takie no, na otarcie łez dla tego prawicowego elektoratu, żeby przynajmniej część tego prawicowego elektoratu jeszcze
w perspektywie tych potencjalnych wyborów czy jakichś innych kroków politycznych najzwyczajniej w świecie spacyfikować. Tak, no zgadzam się z tą opinią. To jest czysta rozgrywka prowadzona przez ścisłe kierownictwo PiS-u, a reszta polityków, czyli posłów czy senatorów, ma się podporządkować. I podkreślam, ja to znam z doświadczenia. Po prostu ruki paszwam, jeśli centrala decyduje, że jesteśmy za futerkami, to wszyscy mają głosować za i uzasadniać, tak jak pan tutaj przed chwilą redaktor przytoczył jednego z polityków, ale za 5 minut mogą głosować przeciw i będą argumentować kompletnie odwrotnie. Podobnie w sprawie aborcji. To tłumaczyłem wielokrotnie. Nie ma najmniejszego znaczenia, jakie poglądy prywatnie ma poseł, europoseł czy senator Prawa i Sprawiedliwości. On ma głosować tak, jak każe centrala. Jak nie, to będzie członkiem zawieszonym, a za chwilę wyrzuconym i nie znajdzie się na żadnej liście. Jeśli państwo prześledzicie, co deklarowały te osoby w kampanii wyborczej, a jak głosowały za utrąceniem wniosku społecznego, czyli pani Kai Godek, odesłanie ustawy ad calendas Graecas, czyli de facto za aborcją, no to nawet w katolickich redakcjach rozdzierano szaty po tym fakcie, a dalej przechodzi się do porządku dziennego. Wracam raz jeszcze do tego, co mówiłem. Nie ma w PiS-ie tak, ale jest tak jest, czyli ja wolę, panie prezesie. I tutaj nie ma co w ogóle zwracać uwagi na argumentację tych osób. Mają być dyspozycyjne. Kto nie jest dyspozycyjny, wyleci natychmiast albo w następnych wyborach nie znajdzie się na listach. No to jest taka, tak pan poruszył kwestię tych redakcji katolickich, ja pozwolę sobie troszkę zrobić małą dygresję od naszego głównego tematu, właśnie a propos tych redakcji katolickich, że właśnie przez 4 lata międzywyborcze bardzo często jest takie narzekanie, że tego nie zrobiono, tamtego nie zrobiono, tak było przez ostatnie 4 lata i tak jest teraz. Natomiast jak przychodzi co do czego, to jest mobilizacja pod hasłem, no ale jak przyjdzie Platforma, to będzie jeszcze gorzej. I to jest dla mnie też bardzo ciężki przejaw hipokryzji, która jest chyba obecna w ogóle w naszym, niestety, w naszym życiu społecznym i politycznym za szeroko i nikt z tym nie walczy, a po stronie katolickiej jest jej bardzo dużo, no chociażby niedawna decyzja o zakazie zbiórek pod kościołami w archidiecezji poznańskiej pod projektem kolejnym właśnie z tej agendy ideologicznej, konserwatywnej, pod zakazem Marszów Równości, której część publicystów katolickich no wręcz przyklaskuje. No to jest dla mnie coś absolutnie niezrozumiałego. Jeśli popatrzymy na politykę, zwłaszcza obecnej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która, jak powiedziałem, ani nie jest prawicą, ani nie jest zjednoczoną, ale zabiega o to, aby byli jedynymi monopolistami prawicowości na rynku politycznym w Polsce, to każda inicjatywa, która nie wychodzi od nich, jest zła, a każda, która od nich wychodzi, jest dobra. Ja pytałem kiedyś w Parlamencie Europejskim, kiedy zaprosił mnie pan Jarosław Kaczyński do klubu Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, ja przeszedłem, bo byłem wtedy w Lidze Polskich Rodzin, byliśmy w innej frakcji u Nigela Farage'a, przeszliśmy do tej konserwatywnej, gdzie było Prawo i Sprawiedliwość i spytałem jednego europosła pisowskiego, byłego ministra, mówię, kolego, mamy razem pracować, to powiedzcie, jak tam u was jest z aborcją? I on mi w Strasburgu na sali plenarnej mówi, szczerze? No i mówię, pewnie, że szczerze. No rano jesteśmy za aborcją, a po południu przeciw. No i tak nic się nie zmieniło przez te kilkanaście lat. I sądzę, że też no niestety niektóre czynniki kościelne dały się wmanewrować w tę politykę obozu i tę narrację tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, że jeśli nie oni z tym wychodzą, to nie popierają, a jakby wyszli oni, no to myślę, żeby przynajmniej nie protestowali. Podobnie było
z tak zwaną pandemią, czyli maseczkami, czy podporządkowaniu się, że tylko 5 osób może wejść do kościoła, a do sklepu wielkopowierzchniowego więcej i tak dalej. Tu potrzeba refleksji, ale też nacisku prawdziwych środowisk prawicowych, narodowych i prawdziwych środowisk katolickich i myślę, że to już powoli zaczyna się dziać, bo ludzie przeglądają na oczy, widzą, co się naokoło dzieje, no i stąd też, wracając do pierwszego pytania pana redaktora, te nerwowe ruchy w obozie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no bo jednak wiedzą, że wprawdzie Platforma Obywatelska, jak dojdzie do władzy, to krzywdy nie zrobi politykom PiS-u, bo jest taka umowa od okrągłego stołu, no ale może być nieprzyjemnie, więc może refleksja nastąpiła, że może warto się wstrzymać, żeby tej władzy jednak nie oddawać, no bo przypomnijmy, że jeśli by Solidarna Polska tak naprawdę odłączyła się i zdecydowała się na stworzenie własnych list, to może oscylować koło 5%. Także Konfederacja dużo zbierze, wiele środowisk przyłączy się, nasz ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi też będzie aktywny, a tych kilka procent może zdecydować o tym, że trzeba będzie albo zawierać koalicje, już takie prawdziwe koalicje, bo to, o czym mówimy dzisiaj, to wszystko jest, to są koalicje udawane. To są po prostu koalicje udawane, to są kłótnie w rodzinie, no bo mówimy o panu ministrze sprawiedliwości, który przecież przez wiele lat był delfinem tej formacji. Jeśli ja słyszę na przykład dzisiaj nawet polityków wypowiadających się, że z naszej strony, czyli ze strony PiS-u jest otwartość tam na Zbigniewa Ziobrę, to po prostu pusty śmiech mnie ogarnia. Kiedy pamiętam, pan minister Zbigniew Ziobro był ministrem, prokuratorem generalnym, to ci politycy biegali w krawacikach biało-czerwonych z organizacji pod tytułem Samoobrona Andrzeja Lepera. A teraz z pozycji to nasza partia, tak? To po prostu my. Oni się zamieniają rolami, no i tyle. Pewnie tak. No tu zresztą już ostatni sondaż, gdzie pierwszy raz uwzględniono, powiedzmy, koalicjantów PiS-u osobno, gdzie oni tam chyba Porozumienie i Solidarna Polska zebrały razem 3%, ale to oznaczało jedno, że Prawo i Sprawiedliwość jest kilka mandatów pod kreską 230, czyli bezwzględna większość. No i właśnie musi szukać koalicjanta, więc jaki by wynik nie był, to prawdopodobnie to będzie oznaczało oddanie władzy. A myślę, że Jarosław Kaczyński po tych doświadczeniach właśnie pierwszego rządu PiS jest organicznie niezdolny do rządów koalicyjnych, więc albo rząd mniejszościowy, albo rząd taki eklektycznej, zjednoczonej opozycji od prawa do lewa, albo po prostu kilkanaście miesięcy chaosu pogłębianego jeszcze przez to całe szaleństwo koronawirusowe. No to z punktu widzenia nie tylko, powiedzmy, osobistych względów polityków PiS-u, ale z punktu widzenia tak zwanego dobra wspólnego, chociaż myślę, że dla wielu polityków jest to pojęcie absolutnie obce, no to tak skrajna nieodpowiedzialność wysadzać w powietrze misternie budowaną przez 5 lat konstrukcję. Ale to byłaby powtórka z rozrywki. Przypomnijmy sobie koalicję z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną i również zostało to wysadzone w powietrze. Jeśli informacje, które posiadam, były wiarygodne, czy są wiarygodne, to po prostu prezes PiS doszedł w pewnym momencie do wniosku, że należy wysadzić to w powietrze. I aby to zrobić, wrzucił ustawę futerkową, powtarzam raz jeszcze, która zresztą przeszła, tak? Więc nie ma się co martwić, bo w Senacie też przejdzie, bo tam głosami lewicy ta ustawa z pewnością przejdzie. Natomiast bardziej poważniejszą kwestią jest ta ustawa abolicyjna, zdejmująca odpowiedzialność, także karną z polityków, którzy dokazywali w czasie tak zwanej pandemii, czyli koronawirusa, łamiąc prawo. I tutaj to akurat podejrzewam, że wielu z nich się obawia i naciska, zwłaszcza pan Mateusz Morawiecki, który jest obecnie delfinem pisowskim, i pan Łukasz Szumowski. Czy to się stanie? Zobaczymy. Wracając do tych futerek, no proszę zwrócić uwagę,
Czytano mi tam tę ustawę, bo ja przez telefon ja się nie zagłębiałem, ale są tam zapisy, jak mi przeczytano takie, że na przykład duże psy w kłębie tam 66 bodaj centymetrów muszą mieć przynajmniej kojec 20-metrowy, inne tam 15 czy 12-metrowy kojec. No to podstawowe pytanie się rodzi, jeśli jest rodzina czteroosobowa, która mieszka w mieszkaniu 50-metrowym, to ma mniej metrów niż taki pies, tak? No więc to o innych, że tak powiem, absurdach, nie wspominając tej ustawy, poinformowano mnie, że skrojono tę ustawę w ten sposób, powtarzam raz jeszcze, celowo, aby wielu ją odrzuciło i abyśmy mieli do czynienia właśnie z taką sytuacją. No ale o ile co do diagnozy, że tak jak mówię, tak się dzieje i zadziało, o tyle co do celu tego, niewielu ma informacje, a praktycznie to jedna, dwie, trzy osoby. Dlatego natomiast wersji jest ze 200 czy 300, nie warto się w nie zagłębiać. Po prostu chwilę poczekać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to już tak może podsumowując, bo ja nadal nie mogę jakby odrzucić też tej wersji, że te całe futerka jest, to jest też ta zasłona dymna względem kilku innych rzeczy, chociażby tego, że właśnie likwidowane jest polskie górnictwo. Są dramatyczne już teraz wręcz głosy płynące ze Śląska, a cała Polska skacze sobie do gardeł z powodu jakichś norek, czy jak to już internet ochrzcił, jakiegoś tam szczura, no bo to rzeczywiście tak wygląda, jak taki przerośnięty szczur. Więc tematy szykuje się kolejne warstwy mają być opodatkowane, już są odpowiednie projekty w Ministerstwie Finansów. Budżet jest w stanie katastrofalnym, a my się zajmujemy skądinąd może przyjemnie wyglądającymi, takimi puchatymi, kto nie lubił, zwierzątkami. Ale i poważne tematy są wyciszane. Ten temat futerkowy wrócił po 2 latach. Gdy byłem w Parlamencie Europejskim, to początek 2018 roku, ja nawet pisałem do tygodnika Niedziela taki felieton Norki w PE, czyli Norki w Parlamencie Europejskim. I też prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawiał do ludzi z Telebimu i również próbowano to wprowadzić. I był sam PiS, brak prawicy i skrajna lewica, nordycka lewica, komuniści za nimi się ujęli, ale się z tego wycofał. Teraz znowu w to wchodzi, jak pan redaktor mówi, w obliczu strajków górniczych. A te strajki górnicze są wynikiem obłudy obecnej formacji rządzącej, gdyż przypominam, że pan Mateusz Morawiecki zobowiązał się podczas Rady Europejskiej ostatniej, że zlikwiduje polskie górnictwo tak samo jak wszyscy inni przywódcy do tego się zobowiązali. Tylko że przyjechał do kraju i powiedział, że będziemy wypracowywać własną drogę, że to dłużej, może nie. Nic z tego. Pani Ursula von der Leyen dla Stampa wywiadu, w której powiedziała, że Morawiecki się na to zgodził, tylko potrzebował czasu, chodziło o wybory, że do czerwca podejmie, bo musi mieć czas, żeby tutaj ogarnąć się w Polsce, ale że ma przyrzeczenie polskiego rządu, że idzie tą samą drogą. No i teraz oni mają problem, bo przyjechał Morawiecki i mówił górnikom, że nie będzie likwidował górnictwa, a w Brukseli zobowiązał się, że je zlikwiduje. Czyli jest podobna sytuacja jak przy gender i innych sprawach. I to stanowi podstawowy problem tejże formacji, że po prostu oszukują ludzi. Ciekawi mnie tylko, czy ktoś to zobaczy patrząc na to, bo szczerze mówiąc ja się po prostu dziwię rolnikom, że oni głosowali na Andrzeja Dudę, wcześniej głosowali w wyborach parlamentarnych na PiS i teraz właśnie tak obrywają i ile jeszcze osób musi oberwać od rządu PiS, żeby zmienić swoje zapatrywania. Tylko ja się boję jednego, że koniec rządu Mateusza Morawieckiego, niewątpliwie szkodliwego, w perspektywie tam powiedzmy wyborów na przykład na wiosnę,
No, czyli jeszcze powiedzmy będzie paromiesięczne przeciąganie liny i na wiosnę nowe wybory, skończy się jakimś rządem z udziałem, dajmy na to, Adriana Zandberga. Czy to jest możliwe i czy politycy PiS-u zdają sobie z tego sprawę? To już tak na koniec. W polityce wszystko jest możliwe, a czy politycy PiS-u zdają sobie z tego sprawę, czy nie zdają, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jak postanowi prezes PiS, że rozpisuje nowe wybory i z opcją taką, że nawet wspomniany polityk lewicowy będzie w rządzie, to tak oni zagłosują i tak zrobią. Bez względu na to, jak mówiłem, do czego oni są przekonani. Natomiast no niestety zostawią państwo w stanie zrujnowanym, bo takiego deficytu, o którym wspomniał pan redaktor, budżetowego, to nie było. Pożyczki Gierka to naprawdę mały cukiereczek w porównaniu z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia. I złamaniem prawa ja absolutnie podkreślam wszędzie, proszę mnie nie łączyć z tymi, co walczą z koszulkami, konstytucja, etc. Ale uważam, że no nie można jawnie, oficjalnie, po prostu bezczelnie łamać konstytucji. Tak? Prezydent Andrzej Duda został wybrany niezgodnie z konstytucją. I on by dostał tyle samo głosów, co dostał, tylko że pani marszałek Witek ogłosiła to w terminie niekonstytucyjnym. Albo nie może pan Morawiecki, albo pan Sasin drukować sobie karty jak chce, albo nie przeprowadzać wyborów, które pierwsze przecież prezydenckie się nie odbyły. No to są po prostu kpiny, które obserwujemy pod szyldem, cytuję, Prawo i Sprawiedliwość. I tą refleksją zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy obserwować, komentować, co nam najbliższe tygodnie w polskiej polityce przyniosą. Moim Państwa gościem był profesor Mirosław Piotrowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Kłaniam się. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, kciuków w górę, do komentarzy i wspierania również pracy naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce.